zostały dwa mecze, musimy je wygrać. Chcemy zakończyć rok z kompletem zwycięstw. Musimy się jeszcze na to dobrze zorganizować. Szkoda Michała, bardzo mnie szkoda Michała z tą ręką, bo ja wiem, co może czuć, bo przechodziłem to samo i mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego. Wiem, jaki to jest ból, kiedy nie można oddać rzutu na bramkę. Mam nadzieję, że tą przerwę wykorzysta dobrze i wyleczę tą rękę całkowicie. A ja postaram się zastąpić go godnie. Jeżeli te dwa mecze się odbędą, jeżeli zrealizujemy swoje założenia, będziemy naprawdę zadowoleni i możemy spokojnie jechać na święta, ale wiadomo, że tutaj nie ma żadnego odpuszczenia, ta koncentracja musi nastąpić do samego końca i myślę, że jesteśmy na tyle dojrzałym zespołem, że pozwolimy sobie na jakieś wpadki i ten rok zakończymy z uśmiechami w twarz. Wiadomo, że każdy trening daje mi coś więcej, a mecz to jest po prostu nagroda za te treningi. Na treningach też można dużo wynieść i jeżeli wyjdę na mecz, to wiadomo, tam dochodzę kibice i wszystko i muszę być 100% gotowy, ale myślę, że już z każdym treningiem i meczem kolejnym łapię to doświadczenie i będzie mi z każdym meczem coraz łatwiej.